Dzień dobry Państwu. Jesteśmy już punktualni, godzina 10. Otwieram obrady 46. sesji Rady Powiatu Białgardzkiego. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, a w imieniu Państwa Radnych i własnym pragnę powitać wszystkich zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na dzisiejszych obradach. Bardzo serdecznie witam Panią Karolinę Siwek, zastępcę burmistrza miasta Białogardu. Bliżej wezmę. Jeszcze raz powtórzę, witam Panią serdecznie Karolinę Siwek, zastępcę burmistrza miasta Białogardu. Witam Pana Roberta Brzozowskiego, komendanta powiatowej policji w Białogardzie. Witam Pana Tadeusza Wycecha, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. I witam również serdecznie naczelników, dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych starostwa powiatowego. Witam serdecznie również lokalne media. Teraz, aby stwierdzić prawomocność obrad, bardzo proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności na tabletach. I mamy jeszcze potwierdzenia wszystkich radnych. Jeszcze pan Kazimierz Chodynko. Dziękuję. Pani Izabeli nie ma, pana Bartmana nie widzę. Pana Marka Anusza też i Roberta też nie. Bardzo proszę o potwierdzenie zbilansowania. Stwierdzam, że obecnie w obradach uczestniczy 13 radnych, a zatem potwierdzam, że według listy obecności i potwierdza obecności na tabletach według ustawowego składu Rady uczestniczy 13 radnych, czyli mamy kworum do kontynuowania zaproponowanego porządku obrad i podejmowania prawomocnych uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad. Szanowni radni, potwierdzam również, że porządek obrad został wszystkim radnym dostarczony w ustawowym terminie. Czy w tej chwili panie i panowie radni mają pytania i uwagi bądź propozycje formalne do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę. Skoro nie ma, to potwierdzam, że będziemy obradować zgodnie z porządkiem otrzymanym jak w zaproszeniach o zwołaniu sesji. A w sprawach porządkowych mamy jeszcze do przyjęcia protokół z 45. sesji z dnia 26 sierpnia bieżącego roku. Przypominam również radnym, że protokół ten został zamieszczony w materiałach sesji i do treści tego protokołu zgodnie z paragrafem 38 punktem 6 statutu naszego powiatu nie zostały zgłoszone na piśmie żadne uwagi, poprawki bądź uzupełnienia, a zatem protokół ten o niezmienionej treści poddaję obecnie pod głosowanie. Głosujemy protokół. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 45. sesji o treści sporządzonej przez Biuro Obsługi Rady? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że za podjęciem protokołu głosowało 12 radnych, przeciwnych nie było. Jeden radny wstrzymał się od głosu, jeden brak głosu, 3 radnych nieobecnych, a zatem potwierdzam do protokołu, że Rada większością głosów przyjęła protokół z ostatniej sesji. Przechodzimy teraz do tematycznego punktu sesji, w którym zapraszam pana dyrektora Radosława Rejcha do przedstawienia Wysokiej Radzie informacji dotyczącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku. Proszę bardzo, pan dyrektor ma głos. Witam Państwa
serdecznie. Panie Przewodniczący, czy moglibyśmy przyjąć taką formułę, że, bo wydaje mi się, że w miarę precyzyjnie stworzyłem informację, formułę, w której byśmy ograniczyli się tylko może do pytań radnych. Czy szanowni radni wyrażają taką opcję przedstawienia informacji? Tak? Proszę bardzo, czy są pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Nic nie pozostaje mi. Pan dyrektor chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Tak, tak. O, dziękuję. Wydaje mi się, że wyczerpująco w informacji ujęłem wszystkie ważne rzeczy, które się dzieją w Podborsku. A korzystając z okazji, bo tutaj mnie przez prawie 2 lata nie było, chciałem serdecznie podziękować swoim kolegom i koleżankom z pracy, bo jako jedyni, chyba niewiele z nas tam było w systemie polskiej oświaty, którzy cały czas pracowaliśmy stacjonarnie z naszą młodzieżą. I za odwagę, poświęcenie i współpracę chciałem serdecznie podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom z Ośrodka Wychowawczego w Podborsku. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz zapytam, czy szanowni radni mają jeszcze może w tej chwili pytania do pana dyrektora? Nie widzę, dziękuję. Wobec tego zamykam ten punkt w obradach. I przystępujemy teraz do punktu rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Przypominam szanownym radnym, że zaproponowane w dniu dzisiejszym projekty uchwał były opiniowane na wszystkich posiedzeniach stałych komisji rady. Dlatego przed głosowaniem, jak zawsze, będę pytał przewodniczących stałych komisji o stanowisko do każdego projektu uchwały. Przystępujemy do procedowania projektów uchwał. Pierwszy projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy powiatem białogardzkim a powiatem Pojezierze Mecklenburskie. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Zdrowia. Opinia pozytywna. Dziękuję. Skarg, wniosków i petycji. Pozytywna. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna. Dziękuję. Komisja Budżetu. Dziękuję. I Komisja Oświaty. Dziękuję również. Czy w tej chwili panie i panowie radni mają jeszcze jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o treści będącej w materiałach sesji? Momencik. Bo jeszcze, szanowni państwo, ja tu się zgapiłem, bo nie zauważyłem, że już jesteśmy tak szybko w tym punkcie, ale już jestem. Chciałbym zgłosić autopoprawkę do tej uchwały. Rozmawialiśmy na poszczególnych komisjach dotyczących tej autopoprawki, dlatego nie możecie państwo głosować, bo jeszcze tą autopoprawkę zgłaszam w tej chwili. I ta autopoprawka dotyczy tak naprawdę podstawy prawnej. Podczas procedowania tej uchwały na komisjach nie mieliśmy aktualnej podstawy prawnej, ona została poprawiona. W tej chwili ta autopoprawka jest załączona już do sesji i bardzo bym prosił, żeby przegłosować tą uchwałę z autopoprawką. Ona nie wpływa w żaden sposób merytorycznie na uchwałę, tylko po prostu zmienia się odrobinę podstawa prawna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w tej chwili panie i panowie radni mają pytania do zaproponowanego do zaproponowanej autopoprawki do projektu uchwały? Nie widzę, a zatem powtarzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o treści będącej w materiałach sesji wraz z zgłoszoną autopoprawką przez zarząd? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących również, 3 radnych nieobecnych, a zatem potwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. Kolejny projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie skargi złożonej przez panią MG na działalność starosty białogardzkiego.
wynikająca uchwała została wprowadzona i utrzymana do porządku dziennego wobec cofnięcia skargi w dniu 14.09 bieżącego roku na posiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków. Czy w tej chwili stanowisko Komisji Zdrowia poproszę? No. Dziękuję. Skarg, wniosków i petycji? Opinia pozytywna. Dziękuję. Rewizyjna? Dziękuję. Budżetu? Dziękuję. I oświaty? Również dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o treści będącej w materiałach sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych, wstrzymujących nie było, 3 radnych nieobecnych, a zatem potwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. Następny projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu białogardzkiego za pierwsze półrocze bieżącego roku. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Zdrowia. Opinia pozytywna. Dziękuję. Skarg, wniosków i petycji? Opinia pozytywna. Dziękuję. Rewizyjna? Dziękuję. Budżetu? Dziękuję. I oświaty? Dziękuję. Czy w tej chwili panie i panowie radni mają uwagi bądź pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o treści będącej w materiałach sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Coś nie jest. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych, wstrzymujących nie było, 3 radnych nieobecnych, a zatem potwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. Następny projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu białogardzkiego za pierwsze półrocze bieżącego roku. Stanowisko Komisji Zdrowia? Opinia pozytywna. Dziękuję. Skarg, wniosków i petycji? Opinia pozytywna. Dziękuję. Rewizyjna? Dziękuję. Budżetu? Dziękuję. I zdrowia? Również dziękuję. Czy obecnie mamy pytania i uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o treści będącej w materiałach sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych, wstrzymujących nie było, 3 radnych nieobecnych, a zatem potwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. I następny projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 września bieżącego roku zmieniająca uchwałę budżetową na bieżący rok. Stanowisko Komisji Zdrowia? Opinia pozytywna. Dziękuję. Skarg, wniosków i petycji? Pozytywna. Dziękuję. Rewizyjna? Dziękuję. Budżetu? Dziękuję. I oświaty? Dziękuję. Czy obecnie mamy pytania i uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o treści będącej w materiałach sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych, wstrzymujących nie było, 3 radnych nieobecnych, a zatem potwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. I ostatni projekt uchwały dzisiejszego porządku obrad z dnia 30 września bieżącego roku zmieniający wieloletnią prognozę finansową powiatu białogardzkiego na lata 2022-2027. Stanowisko Komisji Zdrowia? Opinia pozytywna. Dziękuję. Skarg, wniosków i petycji? Opinia pozytywna. Dziękuję. Rewizyjna? Dziękuję. Budżetu? Dziękuję. I oświaty? Również dziękuję. Czy w tej chwili panie i panowie radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o treści będącej w materiałach sesji?
Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych, wstrzymujących nie było, 3 radnych nieobecnych. Co niniejszym potwierdzam do protokołu, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. I przechodzimy teraz do punktu 7 porządku, czyli informacji z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym, którą przedstawi Wysokiej Radzie pan starosta Piotr Pakuszto. Proszę bardzo, pan starosta ma głos. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o informację przewodniczącego zarządu z działalności między sesjami, ja przedstawiłem Państwu wszystko dosyć dokładnie na piśmie. Natomiast jeżeli co do tej informacji będą pytania, to zarówno ja, jak i moi pracownicy merytoryczni będziemy starali się odpowiedzieć, także bardzo proszę o pytania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są pytania do pana starosty w temacie informacji z prac w okresie międzysesyjnym? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Nie, przepraszam bardzo, pan radny Andrzej Siwek. Otóż, panie starosto, mam w sumie 3 pytania. Jest informacja, przepraszam, strona 1, sporządzenie, ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, jakby pan był uprzejmy przybliżyć. Później jest gospodarka nieruchomościami. Zarząd wyraził zgodę na wypowiedzenie opłaty użytkowania wieczystego działki nr 262-263 obręb 018 miasta Białogard przy ulicy Kisielice Duże. To by było drugie. I finansowych zatwierdził projekt umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Pomocy Przytulisko w Białogardzie. To są te 3 pytania i chyba więcej tutaj i więcej nie ma. Ok, dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o pierwsze i drugie pytanie, poproszę panią Ewelinę Szlakiewicz o odpowiedź, a jeśli chodzi o trzecie pytanie, to Grzegorz Łysiak. Ja oczywiście będę dopowiadał, jeżeli będzie trzeba. Dzień dobry, szanowna Rado. Jeśli chodzi o wykaz nieruchomości, są to 4 nieruchomości gruntowe, niezabudowane na ulicy Słowińskiej, Wodnej oraz 2 działki na ulicy Zwycięstwa. Jeśli chodzi o drugie pytanie, wypowiedzenie opłaty użytkowania wieczystego. Od 2002 roku opłata na te 2 nieruchomości przy ulicy Kisielice Duże nie była aktualizowana i wynosiła 34,92 zł. Obecnie od 1 stycznia 2023 roku będzie wynosiła 164,45 zł. Czemu drodze bezprzetargowe? Sprzedaż nieruchomości. Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości, jest to działka w Karlinie, przyległa do nieruchomości, którą mogą jedynie użytkować mieszkańcy kamienicy. Jest to działka przy ulicy Księcia, przepraszam, to jest Brzuski, ulica Księdza Brzuski, tak, dokładnie. I im zaproponowano, wystąpili z wnioskiem o wykup tej nieruchomości w związku z tym, że jest to na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej, przyległej nieruchomości. Nie, to ja myślałam, nie zrozumiałam pytania, że to chodzi o te nieruchomości wystawione na sprzedaż. Tamte są w przetargu normalnym, nieograniczonym. No to jest ta działka w Karlinie. Tak. Jeszcze jakieś inne działki? Nie, na obecną chwilę nie. To jeszcze poprosiłbym w takim razie o odpowiedź na te kolejne pytanie dotyczące umowy wsparcia dla przytuliska. Dzień dobry. Szanowna Rado, tutaj chodzi o kwotę około 36 czy 38 tysięcy. Powiat białogardzki uzyskał ją od wojewody zachodniopomorskiego i to jest z funduszu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID.
Te pieniądze zostały przekazane bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej na zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przez rozprzestrzenianie się tego wirusa i te pieniądze zostaną spożytkowane na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Należy tu dopowiedzieć, że to tak, ten kierunek, czyli na wynagrodzenie, jest rekomendowany przez wojewodę. Tam w zasadzie to jest jeden z tych głównych celów, na który można przeznaczyć te środki. Także tutaj, jeżeli gdzieś w Państwa przemyśleniach w tej chwili pojawia się wątpliwość co do tego, że to jest na wynagrodzenia, to te środki są ukierunkowane na wynagrodzenie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Starosty? Skoro nie ma więcej pytań, to informację z działalności zarządu poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Pani Małgorzata, dziękuję. Stwierdzam, że za przyjęcie informacji zarządu głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było, jeden radny wstrzymuje się od głosu, trzech nieobecnych, a zatem potwierdzam, że Rada większością głosów przyjęła informację zarządu. I tak dobrnęliśmy do ostatniego punktu dzisiejszego porządku, czyli interpelacje, zapytania i wnioski i oświadczenia radnych. Jak zawsze przypominam szanownym radnym, że interpelacje, zapytania składamy na piśmie do przewodniczącego rady, a zatem czy w tej chwili panie i panowie radni chcieliby zabrać głos w sprawie wniosków bądź oświadczeniach? Proszę bardzo, pan Marek Anusz. Panie Starosto, doszły mi informacje odnośnie budowy ścieżki rowerowej. Te informacje krążą w mediach społecznościowych i proszę powiedzieć, czy Pan coś na ten temat wie? Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Karlino-Białogard. Nie mamy żadnej informacji takiej wprost z Urzędu Marszałkowskiego na ten temat. Tak samo jako Wydział Budownictwa nie obsługujemy tej inwestycji, natomiast mogę potwierdzić, że z tego, co mi jest wiadomo w taki nieformalny sposób, to już jest wybrany wykonawca, no i faktycznie lada moment te prace już budowa tej ścieżki rowerowej powinna się rozpocząć. Natomiast, tak jak powiedziałem, dokumentów formalnych na ten temat w urzędzie nie mamy. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Siwek. Rosto, mam takie pytanie, bo 10 lutego, to jest tak, przeczytam powiedzmy na główek. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 lutego 2020 roku, podkreślam, to nie pomyłka, na wolne stanowisko urzędnicze na pół etatu. No i dalej. Starosta białogardzki ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy i stanowisko główny specjalista do spraw stowarzyszeń. 3 marca 2022 roku, oczywiście tam się później ukazało ogłoszenie o naborze, informacja o wyniku naboru i informacja jest datowana na 2 marca 2022 roku. No, kto został wybrany i tak dalej, i też główny specjalista do spraw stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Białogardzie. 3 marca tego roku Zarząd Powiatu w swej nieodgadnionej mądrości według protokołu 10 z tego roku, z 3 marca, uchwałą numer 22 zmienia regulamin organizacyjny i w regulaminie organizacyjnym starostwa jest samodzielne stanowisko do
spraw stowarzyszeń. Wiecie Państwo, no pamięć ludzka jest zawodna, ale wydaje mi się, że samodzielne, a główny specjalista, no to jak jest główny, to rozumiem, że będą jeszcze jakieś inne stanowiska. Jak to się ma do w ogóle rzeczywistości? No bo albo jest główny specjalista, albo jest samodzielne stanowisko. I też, że tak powiem, no ciekawi mnie sama procedura naboru, bo w lutym się ogłasza nabór, 2 marca jest ogłoszenie o naborze, 3 marca przystępuje się do zmiany regulaminu organizacyjnego. Wydawałoby mi się, może nie mam racji, ale wydawałoby mi się, że to powinno być odwrotnie. No, zastanawiamy się, powołujemy jakieś, powiedzmy, czy tworzymy nowe stanowisko, ja już pomijam po co, na co i dlaczego, bo to nie o to chodzi w tym momencie. No i później ogłaszamy nabór, bo wiemy, kogo szukamy, na jakie stanowisko. Jakby Pan był uprzejmy to przybliżyć. Jeśli chodzi o te daty, o których Pan mówi, Panie Radny, nie jestem w stanie dzisiaj tak jakby tego na szybko ocenić, bym musiał zobaczyć w dokumentach. Natomiast jedno, co mogę powiedzieć, ta osoba, która została wybrana w ramach tego konkursu, spełniła wymogi formalne. Jest to jedyna oferta, która wpłynęła do tego urzędu, jeśli chodzi o to stanowisko, na które została zatrudniona. Zostały wprowadzone zmiany w regulaminie organizacyjnym, w schemacie organizacyjnym. Realizuje w tej chwili zadania, które są związane z rozszerzeniem uprawnień starosty dotyczących nadzoru nad stowarzyszeniami. Ja przypominam, że w tej chwili według nowych przepisów starosta jest zobowiązany także prowadzić kontrolę finansową w stowarzyszeniach, które mają obrót finansowy powyżej 10 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. A jeśli chodzi o te daty, to ja się odniosę na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Tomasz Walasek. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam dwie kwestie. Jedna kwestia, jeśli można, do przewodniczącego Rady Nadzorczej RCM-u, pośrednio pana starosty. Panie starosto, odpowiedź w części była dobra, natomiast nie zgadzam się z końcówką i bardzo proszę jeszcze pochylić się nad ostatnim punktem, bo nie macie Państwo racji. To nie jest tajemnica przedsiębiorstwa. Ja nie zadałem pytania żadnego, które naruszałoby tajemnicę. Proponuję 14 dni, pochylcie się, przeanalizujcie. Jeżeli nie będę, nie jako radny, będę składał jako mieszkaniec powiatu wniosek o udostępnienie informacji publicznej i wiem, że takowa informacja dla mnie jako zainteresowanego i myślę, że dla wielu mieszkańców się należy, ale tu dajmy sobie troszeczkę czasu. Drugie zapytanie i gorąca prośba. Szanowni Państwo, po skandalicznej wypowiedzi posła z Żoliborza, skandalicznej, mieszkając 58 lat w Białogardzie, to co się działo przedwczoraj w dzielnicy, gdzie mieszkam, to jest gotowa recepta na nowotwory. Palenie oponami, palenie butelkami. Wróciłem wieczorem z pracy. Nie mogłem przejść z ulicy do domu. Przepraszam, taki był. Polszczyzna jest zbyt uboga, bo powinienem użyć zwykłego słowa. Więc ja mam prośbę, panie starosto, do pana, do pani burmistrz, do też o kontakt z wójtami, do pana komendanta policji, do komendanta PSP, do wszystkich życzliwych. Opanujmy, szanowni państwo, to, co zaczęło się dziać. Dzisiaj rano było 3,5 stopnia w tej dzielnicy. I naprawdę są mieszkańcy, którzy, to jest do sprawdzenia, którzy palą czymś, czym nie można palić. Naprawdę będziemy mieli problemy zdrowotne, a system opieki zdrowotnej sobie nie poradzi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przypominam, że w tym punkcie, jak na początku wspomniałem, że wszystkie rzeczy dotyczące zapytań składamy na piśmie. Natomiast jesteśmy w tej części punktu odnośnie wniosków bądź oświadczeniach. Dlatego bardzo bym prosił o przestrzeganie. Proszę bardzo, pan Jan Połboczko. Pana starosty, czy wszystkie oddziały ze starego szpitala zostały przeniesione na Chopina? I co się dzieje w tej chwili z tym obiektem przy ulicy Szpitalnej? Czy on funkcjonuje?
Proszę bardzo. Z tego, co jestem zorientowany, rozmawiałem wczoraj z prezesem, z Kaskiewiczem, to już oddziały są przeniesione i działają już wszystkie w nowym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o stare obiekty, w tej chwili jest szykowana dokumentacja, powiedzmy taka techniczna, jak również dokumentacja związana z finansami, po to, aby przygotować odpowiedni wniosek do Ministerstwa Zdrowia, który będzie aplikowany w ramach konkursu, który ma się pojawić w przyszłym roku, na początku roku, w pierwszym kwartale w Ministerstwie Zdrowia, i tam będziemy próbowali złożyć wniosek na takie centrum obsługi paliatywnej mieszkańców. Więc zobaczymy, jak ten wniosek zostanie oceniony. Natomiast dzisiaj w obiekcie, jeśli chodzi o tą część, w której znajdowało się oddział dziecięcy i to przede wszystkim oddział dziecięcy, wcześniej psychosomatyczny. W tej chwili jest tam poradnia AA i osoba prywatna wynajęła również jakieś pomieszczenia, żeby prowadzić swoją działalność, powiedzmy taką około medyczną. I tak to na tą chwilę wygląda. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Siwek. Tu szkoda, że nie ma przewodniczącego Rady Nadzorczej. Panie starosto, miesiąc się skończył. Ale myślę, że mieszkańcy chcieliby usłyszeć, jaki jest wynik finansowy za 8 miesięcy, jeśli chodzi o tak zwany RCM. Koniec miesiąca, 30 dni po zakończeniu okresu, ja mówię o końcu sierpnia już, jaki jest wynik finansowy za 8 miesięcy, co się dzieje z poradnią, powiedzmy, czy z oddziałem ortopedii, który miał być powołany, otworzony. I pytanie jeszcze jedno, jakie są zobowiązania wymagalne, jeśli chodzi o RCM na koniec miesiąca sierpnia? Myślę, że już dzisiaj można takie rzeczy powiedzieć. Myślę, że zarząd się tym zajmował już chyba. Szanowni radni, no nadal bardzo proszę się skupić nad punktem tym, gdzie jasno wynika, że jesteśmy w wnioskach i oświadczeniach. Bardzo proszę wszystkie pytania składać na piśmie do przewodniczącego rady, który kieruje do zainteresowanych stron, czy jednostek, czy dyrektorów komórek organizacyjnych. Czyli rozumiem, że odpowiedzi nie uzyskamy. To znaczy bardzo proszę pytanie te zgłosić na piśmie i w odpowiednich procedurach obowiązujących otrzyma pan odpowiedź. Proszę bardzo, pani radna Małgorzata Stachowiak. Dziękuję, panie przewodniczący. Skoro wnioski, oświadczenia, to chciałabym oświadczyć, że serdecznie dziękuję za pomoc, jaką otrzymałam od pracowników wydziałów i samodzielnych stanowisk starostwa. Pani naczelnik Ewie Popławskiej składam to podziękowanie i pani skarbnik Elżbiecie Florek. Ponieważ potrzebując tak zwanej grupy fokusowej na sprawdzenie zasobności finansowej powiatów, jeśli chodzi o finansowanie uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania, mogłam liczyć na wielką pomoc, którą otrzymałam i za którą niniejszym bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan starosta? Tak, proszę bardzo. Tak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeszcze tak jakby odnosząc się do wypowiedzi pana Tomka Walaska. No w tej chwili, z tego co jestem zorientowany, bo tutaj mecenas mi podpowiada, jest przyjęta ustawa, która zwalnia niestety z tych jakby przestrzegania tych norm smogowych. Natomiast ja powiem w ten sposób, w zeszłym roku przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego udało się zrealizować taki projekt, który dotyczył badania tych właśnie składu tego dymu, który wydobywa się z kominów mieszkańców, i takie badania dronem zostały przeprowadzone przez jedno ze stowarzyszeń w Białogardzie. Niestety w tym roku takiego dofinansowania nie mają i tu się mocno zastanawiamy nad tym, czy nie dofinansować ponownych badań
tym urządzeniem. Natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, to mimo tego, że już będziemy znali skład tego dymu i tak dalej, to i tak nie jesteśmy w stanie karać tych mieszkańców. Możemy ewentualnie przesłać do samorządu gminnego, miejskiego takie zestawienie, na jakich adresach po prostu ten dym odchodził od pewnych jakby ustalonych wartości. Natomiast no tutaj się pojawia tak naprawdę ten niedowład wynikający z tego, że nie ma straży miejskiej. I tutaj to warto by było się zastanowić, tu jest pani burmistrz, ja oczywiście nie wyciągam w tej chwili absolutnie do tablicy w tym temacie, ale może taka straż miejska, która by była nie do końca do tego, co było przed laty, czyli tak naprawdę mierzenia prędkości i karania mieszkańców w większości przypadków, tak to zauważam, ale byłaby taka, która by pilnowała porządek i by pilnowała właśnie te odchylenia, które się pojawiają w tej chwili przy chociażby paleniu czegokolwiek w tych piecach, bo przecież u wielu mieszkańców ma jeszcze tak zwane kopciuchy, to się nie zmieniło jeszcze w dużym zakresie. Co prawda zmiany idą, ale one idą w swoim tempie. No to może byśmy byli jakby tutaj gotowi na to, żeby z tym walczyć. Natomiast dzisiaj to oprócz tego, że można żółtą karteczkę nakleić na drzwiach bądź czerwoną, co wskazuje, że jest jakiś problem, no to my jako to samorząd powiatowy jakby wpływu na tą sytuację większego mieć nie możemy. Ale tak jak powiedziałem, wystąpiło stowarzyszenie, na razie tylko były rozmowy, potrzebne im jest 7 tysięcy na takie badania. Zastanawiamy się nad tym, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób wesprzeć to stowarzyszenie o takie środki. No jesteśmy jeszcze w rozmowach, także rozstrzygnięcia w tym temacie nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę dodatkowych i kolejnych zgłoszeń. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Tomasz Walasek. Dziękuję panie starosto za tą wypowiedź, ale dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, a myślę, że większość z państwa nie wie, znowu rysuje się krach w leczeniu chorób onkologicznych. Mamy trzy wielkie centra w Polsce i jedno pracuje na niespełna 50% w Warszawie, tak? Z przyczyn chociażby kadrowych. Ale mamy coś, co może nas wszystkich i naszych bliskich dotyczyć. Są gigantyczne problemy po zmianie podstaw związane z naszym zachodniopomorskim centrum onkologicznym. Pacjenci będą przekierowywani do klinik onkologicznych. Inaczej wygląda leczenie naszego pacjenta z naszego województwa w Szczecinie. Inaczej będzie wyglądało leczenie w umownych Gliwicach. Proszę mi wierzyć. Dziękuję. Dziękuję za to, co pan powiedział. Natomiast to jest prośba i apel, bo to dotyczy nas wszystkich niestety z tą chorobą. Jeszcze się świat nie nauczył wygrywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Siwek. Nie, chciałbym usłyszeć coś na temat szpitala. No rozumiem, że dzisiaj tego nie usłyszymy, tak? Jakie jest zadłużenie tego szpitala, jakie są zobowiązania wymagalne, co z oddziałem ortopedii. I panie przewodniczący, no z całym szacunkiem dla wszystkich po kolei. Możemy pisać, możemy pytać, tylko zabawa, przepraszam za takie określenie, polega na tym, że wymienimy się pismami. Pytający złoży o jakieś określone pismo, odpowiadający coś tam odpowie i, że tak powiem, temat jest zamknięty, wiedzą o tym 2, 3, 4 osoby ewentualnie. Ja myślę, że temat szpitala, szczególnie na dzień dzisiejszy, jest na tyle ważny, że warto by było mieszkańcom powiedzieć, co się dzieje i jakie są perspektywy tego szpitala. Myślę, że ci, którzy powiedzmy kręcą się koło tego szpitala, to też mają wiedzę, bo są zapowiedzi zmiany wyceny procedur. Być może pan prezes, być może pan przewodniczący Rady Nadzorczej ma taką wiedzę, którą mógłby się podzielić. No ale możecie państwo robić tak, jak państwo robicie. No, udawać, że jest wszystko w porządku, że jest wszystko bardzo dobrze, będzie jeszcze lepiej, hura, optymizm i tak dalej, tylko żebyśmy się nie obudzili któregoś pięknego dnia, że tego szpitala w ogóle nie będzie, bo on po prostu upadnie i tyle, tyle i tylko tyle. Dziękuję, proszę bardzo. Pan starosta? Panie radny. No ja to już nie wiem, jak powiedzieć. No może powiem tak. Szpital będzie.
to tak jakby odpowiadając od końca. Natomiast bardzo proszę napisać konkretne pytanie na piśmie, tak jak robią to inni radni, jak to robi chociażby pani Małgorzata Stachowiak czy pan Tomasz Walasek. My konkretnie panu na te zadawane pytania odpowiemy. Postaramy się na tyle, ile można. To jest raz. Dwa. Dzisiaj jesteśmy przed Radą Nadzorczą w szpitalu, która jest o godzinie 15. Będziemy tam dyskutować jeszcze o sytuacji bieżącej, więc bardzo bym prosił, żeby dostosować się do wytycznych, jakie założyliśmy od samego początku tej kadencji, czyli zapytajmy na piśmie, my na piśmie odpowiemy, będzie pan miał dokument, będzie pan mógł go pokazywać. Ja dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że pana prezesa na sali nie ma, no nie chciałbym się wypowiadać w jego imieniu, bo tak naprawdę informacje, o które pan pyta, wychodzą ze spółki. Dzisiaj mamy sytuację taką, że jesteśmy na przełomie w zasadzie trzeciego kwartału, więc no bardzo proszę konkretnie na piśmie, my konkretnie odpowiemy i nie będzie wtedy jakichś wątpliwości, ani łapania się za słówka, ani jakichś takich niedomówień. Także no, tak jak inni radni, tak jak powiedziałem, proszę bardzo złożyć to zapytanie na piśmie. Dziękuję bardzo. Ja też ze swojej strony chcę państwa zapewnić, że po sporządzeniu bilansu za trzy kwartały na pewno pan prezes Regionalnego Centrum Medycznego zostanie zaproszony na obrady sesji i my tu nie ukrywamy, nie mamy żadnych tajemnic. I co rusz pan prezes wyjaśnia, jaka jest sytuacja w szpitalu, jakie uwarunkowania finansowe są i taką informację będziemy próbowali zaprosić pana prezesa na kolejną sesję i jako radni się, czy mieszkańcy, bo pan radny Siwek zawsze mówi, że my i mieszkańcy, dlatego ta forma informacji ze strony szpitala zostanie przekazana w pełni pod względem każdych wyników finansowych i działań gospodarczych przedstawiona na pewno na sesji. Jeszcze pan starosta. Jeszcze może dopowiem to, co naprawdę mieszkańców Białogardu przede wszystkim i Karlina będzie interesowało. W związku z tym, że dużo się mówi ostatnio o kryzysie energetycznym i o tym, że Zakład Energetyki Cieplnej jest w kiepskiej sytuacji, jeśli chodzi o możliwości funkcjonowania, mówimy o sytuacji finansowej, to chciałem tylko mieszkańców zapewnić, że Szpital Powiatowy w Białogardzie spłacił wszelkie zobowiązania wobec ZEC-u. Był to bardzo duży wysiłek dla szpitala, bo to była niemała kwota, ale biorąc pod uwagę, że jest zagrożenie, że mieszkańcy mogą mieć pomniejszone temperatury w swoich mieszkaniach, Zakład Energetyki Cieplnej podjął negocjacje ze szpitalem i szpital w 100% spłacił zobowiązania wobec ZEC-u. Także to jest taka jasna sytuacja, informacja dla państwa, że robimy wszystko, co jest możliwe, żeby nie doszło do jakichś problemów z ciepłem w mieszkaniach mieszkańców miasta Białogard, no i po części miasta Karlina. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnych innych zgłoszeń, a skoro wyczerpaliśmy porządek obrad 46. sesji Rady Powiatu, dziękuję wszystkim za udział w obradach i zamykam obrady 46. sesji Rady Powiatu Białogardzkiego. Dziękuję państwu.